Na kolejną wycieczkę wybieramy się do Tucepi. To było pierwsze miejsce na liście tegorocznych wakacji. Chociaż plaża ma ponad 3 km długości, panuje tu straszny tłok, a bliskość zabudowań i głównej ulicy nie zapewnia warunków do odpoczynku. Dobrze, że tu nie zamieszkaliśmy.
Parku Cepi to dobre miejsce na popołudniowe spacery i rozrywkę. Czytaj zakupy. Wyjątkowo piękna mężczyzna. Czas wracać. Dzisiaj idę na spacer w przeciwną stronę, na północ. Wysoki brzeg i niedostępność małych plaż drogą lądową stwarza dobre warunki dla naturszczyków, czyli golasów. Kamienistą ścieżką przez las dochodzą do pięknej zatoczki Duba. Po południu przyjeżdżamy tu samochodem, korzystając z darmowego biletu, którym obdarował nas Mate. Okazało się, że nasz gospodarz jest dyrektorem turystyckiej zajednicy na całe Żywigoszcze i podlegają mu wszystkie turystyczne obiekty. Jest tu bardzo przyjemnie, ale zbyt daleko, aby codziennie korzystać z tej plaży. Kolejnym celem naszych wycieczek po terenie jest oddalony o 70 km Mostar, historyczne miasto w Hercegowinie.
atrakcją jest Stary Most. Stary jedynie z nazwy, gdyż obecnie liczy sobie 5 lat. Taki sam został zburzony podobno przez Chorwatów podczas wojny w 1993 roku. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z czasów prehistorycznych. Tereny te zamieszkałe były też w czasach rzymskich. W średniowieczu brzegi Neretwy były tu połączone stałym drewnianym mostem. Po raz pierwszy nazwa Mostar pojawiła się w tureckim spisie z lat 1460. W XVI wieku Turcy założyli tu twierdzę, a w 1560 roku dotychczasowy drewniany most został zastąpiony kamiennym, który jest znany jako Stary Most. Po jego obu stronach rozwinęło się miasto, które było tureckim centrum administracyjnym, handlowym i rzemieślniczym w Hercegowinie. W 1875 roku wybuchło tu powstanie antytureckie. Po jego upadku miasto przeszło pod panowanie Austro-Węgier. Po zakończeniu I wojny światowej Mostar wszedł w skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a potem Jugosławii. Stare miasto zachowało jednak średniowieczny charakter. Jeszcze w latach 80. XX wieku niemal beztrosko żyli tu obok siebie Chorwacy, Bośniacy, muzułmanie, Serbowie i inne narodowości. W 1991 roku Mostar liczył 126 tysięcy mieszkańców. Był dużym ośrodkiem przemysłowym, gospodarczym i turystycznym. Tysiące turystów przyjeżdżało tu podziwiać pozostałości kultury islamskiej. Od marca 1992 roku Mostar znajdował się w granicach niepodległej Bośni i Hercegowiny. Jednak w maju 1992 roku rozpętały się bratobójcze walki. W mieście toczyły się najpierw walki Bośniaków i Chorwatów przeciwko Serbom, a następnie od maja 1993 roku Chorwatów z Bośniakami. Przez 10 miesięcy Chorwaci oblegali wschodnią część miasta. Zburzono większość zabytków architektury, w tym wszystkie meczety z XVII i XVIII wieku.
Zawieszenie broni między Chorwatami i Bośniakami podpisano w lutym 1994 roku. Od tego czasu miasto pod nadzorem międzynarodowym pozostaje podzielone na dwie niechętne sobie części – bośniacką, muzułmańską i chorwacką. Jeszcze 5 lat po wojnie miasto nie było bezpieczne. Dochodziło do urtarczek między mieszkańcami obu jej części. Obecnie sytuacja się ustabilizowała, choć ludziom wciąż trudno zapomnieć o zbrodniach i okrucieństwie tamtych dni. Mostar odzyskuje znaczenie głównego ośrodka politycznego, gospodarczego i kulturowego Hercegowiny. Jego odbudowa i rozbudowa rozpoczęła się zaraz po wojnie. Mostar znów zaczynają odwiedzać turyści, otwiera się restauracje i sklepy z pamiątkami. Powoli odbudowuje się zabytki i meczety. Odbudowano także mury miejskie z XVI wieku. W listopadzie 1993 roku pod ostrzałem chorwackich czołgów zawalił się stary most. Od zakończenia wojny w 1995 roku miasto jest odbudowywane, głównie przy pomocy finansowej UNESCO i Unii Europejskiej. Zniszczenia i ślady wojny są jednak wciąż wyraźnie widoczne. 23 lipca 2004 roku uroczyście otwarto pieczołowicie odtworzony stary most. W drodze powrotnej, omijając Medjugorje, zatrzymujemy się na chwilę przy ukrytych w lesie pięknych wodospadach Krawica. Późna pora i droga, która jeszcze przed nami, uniemożliwia nam korzystanie z kąpieli. Zostawiamy sobie tą przyjemność na całodniowy pobyt kiedyś w przyszłości.